piątej kolejce Energa Basket Ligi koszykarze Hydro Tracku Radom efektownie zwyciężyli, zapisując na swoje konto drugie zwycięstwo. W minioną niedzielę zawodnicy radomskiego klubu pokonali u siebie polski Cukier Torun 99-80. Cieszymy się, że wygraliśmy to spotkanie w dobrym stylu. Ja jestem szczególnie zadowolony, bo ten mecz wyglądał tak, jak ja chciałem, żeby wyglądał, także duży nacisk na zawodników obwodowych. Często zmienialiśmy obronę. Chcieliśmy wykorzystać fakt, że zawodnicy nowi bardzo krótko przebywają z zespołem z Torunia i też nie na każdą obronę są przygotowani. Kolejnym rywalem koszykarzy z Radomia będzie MKS Pszczółka Start Lublin. Przeciwnicy Hydrotraku mają na swoim koncie 10 punktów. Drużyna trenera Roberta Witka na przygotowanie do tego spotkania ma zaledwie 3 dni. Znamy już trochę ten zespół, bo zmierzyliśmy się z nimi 2 razy w preseason, także znamy ich mocne strony. Przygotowujemy się już tylko typowo pod ich zagrywki, pod ich system. Z tego co wiemy, prawdopodobnie dołożą jeszcze jednego nowego zawodnika, także sporo pracy, ale myślę, że te 3 dni to jest wystarczający czas, żeby się przygotować. Jak przewiduje trener drużyny z Radomia, zawodnicy z Lublina po przegranym ostatnim meczu wyjdą na spotkanie z Hydrotrakiem zdecydowanie bardziej agresywnie i będą chcieli narzucić swoje warunki od początku tego meczu. Po ostatnim spotkaniu z polskim Cukrem z problemami zdrowotnymi borykał się 25-letni zawodnik radomskich Smoków, Amerykanin Dion Griffin. No wygląda, że jest lepiej, także nie zgłaszał już większych problemów. Nawet miałem takie obawy, że po tym jak zagra, znowu mu tam ta opuchlizna się powiększy, ale wychodzi na to, że dobrze się regeneruje, także mam nadzieję, że będzie, może nie na 100%, ale będzie w stanie nam pomóc. Hydrotrack Radom zajmuje obecnie 9 miejsce w tabeli. Spotkanie odbędzie się w środę o godzinie 20 na parkiecie radomskiej hali Mosidu.